Siemaneczko do beściaki, z tej strony Bora. Witam was w grze City Skylines. Ale jest to taki krótki materiał, a niepełnoprawny odcinek. Z tego względu, że dosłownie 10 minut temu Iwan napisał komentarz pod 22 odcinkiem właśnie z serii City Skylines, pełnoprawnej serii z tej gry. A ja dzięki temu komentarzowi wpadłem na świetny pomysł, który pewnie się przyjmie, tak jak kiedyś przyjął się mój pomysł chory z prawem dżungli, czyli z gry Zoo Tycoon 2. Z tym, że nie będzie dodatkowo jakichś innych praw dżungli, ale z gry City Skylines, tylko że po prostu na tej wyspie tutaj będziemy osiedlać youtuberów. Tak, tak. Iwan 536 będzie pierwszy. Swoim komentarzem pisząc to i wyzwalając we mnie jakieś tam kreatywne myślenie, to na ochotnika się zgodził, żeby tu zamieszkać jako pierwszy mieszkaniec. Po prostu nazwiemy, wybudujemy mu dhałpę, podprowadzimy drogi pod miasto, pod tutaj pewnie, nie wiem, czy to Czarnobyl pewnie, tak. No i co? I będzie sobie żył. Nazwiemy tutaj chłopka, który się tutaj wprowadzi i będzie to Iwan... co to jest? I będzie to się nazywał Iwan 536, albo tylko Iwan. Ja będę też, zgłaszam się na ochotnika. Myślę, że jeszcze kilku ze starej gwardii... ze starej gwardii, z tych, co już od dawna znam ich i nagrywamy razem. Każdy na swój kanał, czyli na pewno będzie Divioner. Halo, Divioner, halo. Ryuka pewnie też tutaj umieszczę. Pozdro, Ryuk. Kogoś tam na pewno jeszcze umieszczę. Myślę, że z 5-6 youtuberów tutaj będzie na dobry początek. Jeśli wy chcecie brać udział też w tej zabawie, wyraźcie po prostu teraz w komentarzu pod tym filmikiem swoją aprobatę co do tego pomysłu i swoją chęć, aby i waszą postać tutaj umieścić w tej gierce. Normalnie będzie leciała seria, będziemy budowali miasto nasze, rozbudowywali nasze youtuberowo. Celem, jak wiecie, jest 1 000 000 mieszkańców. Ale jak gdyby w tej grze będziemy również i my uczestniczyli. Będziemy musieli pracować, będziemy musieli chodzić do sklepu. Pewnie ktoś z jakimś psiakiem będzie wychodził na spacer. Ktoś tam coś zrobi innego. Zaraz zrobimy tutaj przykłady na zwykłych ludziach. No i zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Myślę, że Beka będzie przednia. Teraz weźmiemy sobie jakąś postać. Zobaczymy, na przykład ten idzie sobie tak osamotniony, więc... Kto to jest? Wiktor Juraś. Znacie jakiegoś Wiktora Jurasia? Mieszka w rezydencja Błaszno. Błaszno. Uczeń szkoły średniej. Szkoła średnia profesora Bory. O, widzicie? Chodzi do szkoły profesora Bory. Weźmy sobie tutaj jakiegoś teraz roba, lub w tej chwili nieroba. Bo jak widzicie, mam tutaj wielu nierobów. Znaczy, wiele fabryk jest opustoszałych. No zaraz kogoś znajdziemy, jakiegoś kotleta. Dobra, pan Psiaczek. Kim jest pan Psiaczek? Nie, to jest radiowóz postpolicyjny, to nic nam nie daje. Czemu tutaj nie mogę nikogo znaleźć? Na przystanku może ktoś się giba? Czekajcie, zaraz tu kogoś wuniucham. O! Jakaś pani w czerwonym idzie przez przejście. Sabrina Leśna. To chyba tamtego baba. Pracuje Frankie's Fine Fish Stick Factory. Idzie do pracy. Mieszka w rezydencji Zawady. Leśna w rezydencji Zawady? To brzmi przynajmniej ociutkę niemoralnie. I takie właśnie se jaja też będziemy robić. Zobaczmy tu jeszcze nadzianą dzielnicę. Krezusów. Zaraz tutaj kogoś wy... Nie, tutaj jest przy szkole, to nie. Zaraz tutaj kogoś namierzymy. Tylko muszę jeszcze wy... A, myślę, że tylko przy sklepie ktoś jest. Dobra, tu jest. Przy Lidlu ktoś. O, ktoś idzie z zakupami. Honorata Wróbel. Mieszka w rezydencja Żoliborz. Pracuje w sklep Ruchliwy Zakątek. Idzie do pasaż handlowy butyki tu i tam. A ten gościu? Tadeusz Juraś. Samych Jurasiów tutaj mamy, widzicie? Idzie do Mega Apteka. No tak, pracuje gdzieś tam w wydawnictwie. Tylko teraz jedna kwestia jeszcze tego, jak będziemy szukać daną postać. Nie wiem, jak to się szuka.
Napiszcie mi w komentarzach, jeśli wiecie. Napiszcie w komentarzu, jak potem mam znaleźć w naszym mieście daną osobę, jak wpisać i jak ją odnaleźć. No i wyrażajcie swoją zgodę na to, żeby umiejscowić was właśnie w naszym YouTuberowie. I to chyba na tyle. Myślę, że Beka, oprócz tego, że będziemy budować, będziemy myśleć strategicznie, będziemy jeszcze fajnie się bawić. Trzymajcie się cieplutko, na razie, ho, pozdro.